Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Kików i dzisiaj chciałbym pochylić się nad sprawą, która jest trudna, boli i dotyka nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy fanami nie tylko Premier League, ale piłki. Chcemy, żeby ta piłka wyglądała w taki sposób, w jaki żeśmy się w niej zakochali. Oczywiście ona często tak nie wygląda. Pojawiają się różnego rodzaju nieciekawe postaci w niej, nieciekawe zdarzenia, ale też, i to jest właściwie jej największa bolączka od wielu lat, sędziowie, którzy popełniają błędy. I o tych sędziach sobie dzisiaj chciałem z Wami trochę pogadać, w takiej formie bardziej, bardziej felietonowej, bo pewnie jak wszyscy tutaj się spotkaliśmy, nie mamy jednej złotej rady, żeby sprawić, aby to się wszystko zmieniło na lepsze, tak z dnia na dzień. Chyba nie istnieje taka złota recepta, jakiś antidotum na błędy sędziowskie. Natomiast no, czasem są takie tematy, o których nie chce się gadać. Ale musimy się nad nimi pochylić, bo one tego wymagają. Zwłaszcza jeśli mamy tak intensywny weekend jak ten, który za nami. Weekend wielu błędów sędziowskich, błędów, które też wypaczają poważne sprawy. Więc zanim o tym, zacznę od takiej małej osobistej impresji, małego wtrętu. Kto bywa często na kanale Kikow, ten wie, że do tego rodzaju stylistyki się niekiedy uciekam, ale myślę, że ona jest akurat na miejscu. Otóż. Około 10 lat temu zdarzyła mi się taka sytuacja, że zapomniałem poprzez swoje roztargnienie zapłacić autokasko. No i zdarzyło się tak, że do końca stycznia była ta płatność potrzebna. Jakimś nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności wytworzył się taki efekt domina, że telefony, które do mnie dzwoniły, ja ich nie mogłem odebrać, potem nie mogłem oddzwonić, bo one były zastrzeżone. To były telefony informujące mnie o tym, że to ubezpieczenie że jego czas upływa, nie dostałem żadnej wiadomości smsowej, ubezpieczenie gdzieś sobie leżało pod stertą gazet, whatever, na koniec w maju ukradziono mi samochód, czyli właściwie no, już ponad 3 miesiące po tym, jak minął ten termin. No i jak się domyślacie, byłem stratny. Straciłem na tym zdarzeniu kilkadziesiąt tysięcy złotych plus kupę nerwów, bo byłem na komisariacie policji, gdzie policja próbowała mi wymówić, że sam sobie ukradłem ten samochód, aby ubezpieczenie wyłudzić, dopiero na koniec, jak powiedziałem, że nie mam ubezpieczenia, bo prawdopodobnie zapomniałem zapłacić. Wtedy na komisariacie jeszcze nie byłem tego pewien. Okazało się, że e, policjant zaczął mi wreszcie współczuć po tych trzech godzinach dość intensywnego spisywania wszelkich danych i takiego mini przesłuchania. Dlaczego o tym mówię? Do, dlatego, że te, kiedy przydarzyła mi się ta historia, to tylko mm, ja byłem, niech będzie głupi. Na tyle głupi, żeby nie zapłacić ubezpieczenia, na tyle roztrzepany, roztargniony. I to ja ponoszę całą winę i to ja poniosłem wszystkie konsekwencje. To znaczy, ta strata kilkudziesięciu tysięcy złotych to była moja strata. Nikogo swoim błędem nie naraziłem na stratę. Mówię o tym dlatego, że w miniony weekend mieliśmy parę błędów. W, głównie chodzi o sędziów, którzy obsługiwali Var w Premier League i niestety ich błędy. Nie kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, i ich błędy sprawiają, że wypacza się całkowicie historia rywalizacji. Rywalizacji w lidze, którą pewnie tutaj się wszyscy zgodzimy, uznać możemy za najlepszą, bądź jedną z najlepszych lig świata. Polemizowałbym, Liga Mistrzów może jest lepsza od Premier League, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe. Natomiast gość zapomniał narysować linii spalonego. Zapomniał. Ja zapomniałem zapłacić ubezpieczenie, ok, ukradli mi auto, moja strata. A on zapomniał narysować linii i w związku z tym, yy, w związku z tym, tak brzmi lepiej, Arsenal może nie być mistrzem Anglii. Zatem, yy, zacząłem się zastanawiać nad tym, jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec takiego człowieka i, i czy istnieje jakikolwiek proces naprawczy, który sprawiłby, że możemy uniknąć tego typu błędów w przyszłości. Wydaje mi się, że niestety nie. W Stockley Park będzie gorąco. We wtorek pan Howard Webb zwołał takie zebranie w trybie nagłym, gdzie będzie pewnie mówił sędziom, że tak nie można robić, musicie się skoncentrować, popełniliście takie błędy, być może podjęte zostaną radykalne decyzje dotyczące pana Brooksa i pana Masona, bo pan Brooks z kolei wyrysował linię spalonego, ale nie od tego zawodnika, co trzeba w meczu Crystal Palace-Brighton. Zatem mamy dwa kluby, które są poszkodowane, Brighton i Arsenal. Brighton walczy o europejskie puchary, gdzieś takie marzenie się pojawiło na Diamex, więc są mu zabrane punkty. Wiemy, że to zespół, który bardzo dobrze gra w tym sezonie. Arsenal walczy oczywiście o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City. Wiemy, jak rywalizacja toczyła się na styku pomiędzy Liverpoolem i Manchesterem City w ostatnich latach, więc niewykluczone, że coś takiego jak dwa punkty może mieć decydujący przebieg w walce o tytuł. I teraz Arsenal, bo ja mówiłem o pieniądzach, traci oczywiście dziesiątki milionów, ale traci też potencjalnie prestiż. I to nie jest tak, że Arsenal jest jedynym skrzywdzonym klubem. W ten weekend mieliśmy jeszcze Chelsea. Piłkarze i trener Graham Potter wskazywali jasno, że Tomasz Sołczek obronił strzał ręką. Jak wiemy, Tomasz Sołczek nie jest bramkarzem. Widziałem gdzieś taki ironiczny wpis w mediach społecznościowych Chelsea, że fantastyczna interwencja Tomasza Sołczka, no ale. Niestety nie miał do tego uprawnień. I tych błędów jest dużo. I w grudniu czytałem gdzieś taki tekst, w którym było napisane, że od sierpnia do końcówki listopada popełnionych zostało sześć błędów, to znaczy VAR źle zinterpretował sześć sytuacji, sześciu w ogóle nie wziął pod uwagę. To już jest 12, to jest dużo. I zdarzyło się również kilka takich sytuacji. Nie pamiętam już dokładnie, ale bodaj 7, w których sędzia na boisku podjął dobrą decyzję, natomiast VAR Zmienił ją na złą. Tak i też bywa, i pan Howard Webb chce teraz nam jasno przekazać, że to nie war jest winien, że to są błędy ludzkie. I teraz, z jednej strony, my się troszeczkę boimy jednak tego, że nas wyprze technologia w różnego rodzaju aspektach naszego życia, bo wiemy, że już nie trzeba stać do kasy, żeby kupić bilet, chyba że do kasy elektronicznej, podobnie w Kinie, możemy przez aplikację kupić sobie bilet. W sklepie dowolnym typu drogeria, czy każdy inny sklep, możemy sobie zapłacić za nasze towary, za nasze produkty przy kasie elektronicznej, więc z jednej strony powolutku ta technologia nas wypiera. My się boimy trochę sztucznej inteligencji, nowych technologii, tego, że one nas jako ludzi zastąpią. A z drugiej strony, jak ta technologia się pojawia, żeby nam trochę pomóc, w rozstrzyganiu pewnych materii. Ja wiem, że sport nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. To nie są badania NASA, prawda? Ale jednak chcielibyśmy, aby ta sportowa rywalizacja nie była wypaczona ani przez doping, ani przez doping finansowy, ani przez błędy sędziowskie. I rozumiem, o co chodzi Howardowi Webbowi. On wskazuje na to, że chce nam wyraźnie powiedzieć, słuchajcie, VAR jest dobry, tylko ludzie, którzy go obsługują czasami, nie dojeżdżają. Zacząłem zastanawiać się trochę głębiej dzisiaj rano nad tym problemem, i myślę sobie tak. Z jednej strony mamy jedną z najlepszych lig świata, czy najlepszą ligę świata. Ok, nazywajmy to tak jak chcemy rozgrywki Premier League. Z drugiej strony, być może przemodelowania wymagałoby całe sędziowanie. To znaczy, skoro są sędziowie, najlepsi sędziowie z Europy, z całego świata, którzy sędziują. Nie wiem, Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, oczywiście tam też się zdarzają błędy, bo musimy mieć tego świadomość. To dlaczego taka liga jak Premier League nie może wziąć sędziego typu Szymon Marciniak i jego zespół sędziowski, zapłacić im pieniądze bardzo duże, ponieważ tacy ludzie muszą zarabiać duże pieniądze, bo oni są pod największą presją, albo inaczej są prawie pod taką samą presją jak piłkarze. Oczy są zwrócone na nich i tych błędów mają popełniać jak najmniej. Dlaczego takich Szymonów, Marciniaków. Którzy biegali z gwizkiem po boiskach w Katarze, czy biegają z gwizkiem w Lidze Mistrzów, nie może po prostu Premier League zatrudnić, dać im robotę dobrze płatną i żeby tych błędów było mniej. To jest jedno wyjście. Drugie wyjście. Ja się będę Was oczywiście pytał na sam koniec, żebyście w komentarzach wpisywali swoje scenariusze, bo ja nie widzę rozwiązania takiego doraźnego na zasadzie, że Lee Mason zostaje odsunięty, już nigdy nie będzie prowadził meczów Premier League, ale nie ma tabunów angielskich sędziów, którzy są wyjątkowo uzdolnieni, wybitnie utalentowani w materii bycia arbitrem. Drugie rozwiązanie, które przychodzi mi do głowy, to jest weryfikacja wyniku. I niestety wydaje mi się, że piłka nożna zaczyna zmierzać w tym kierunku. Dlatego, że skoro mamy na przykład czerwoną kartkę i komisja Ligi może ją podtrzymać lub anulować, i jest to, jakby nie patrzeć, wydarzenie boiskowe, dlaczego tak samo nie może być postrzegane wydarzenie boiskowe pod tytułem spalony? Dlaczego komisja Ligi nie może się, znaczy niezależna komisja, która bada decyzję VAR-u, nie może się zebrać w poniedziałek, po meczach, czy tam we wtorek, i powiedzieć, w meczu tym i tym wynik zostaje anulowany na korzyść Drużyny? I tej. To jest szokująca zmiana w piłce nożnej. Taką samą byłoby zniesienie spalonych, bo ono rozwiązałoby bardzo dużo problemów. Zniesienie spalonych, za którym optował kiedyś Marko Wambasten. Pamiętam, że nawet nagrywałem na ten temat live'a czy vloga i żeśmy sobie dyskutowali żywo na ten temat, czy coś takiego miałoby sens przy obecnym tempie gry i nie nadążających za tym arbitrach, nawet z pomocą waru. Być może nie jest to najgłupszym pomysłem. Oczywiście mecze kończyłyby się pewnie wynikami 7-5, 8-6. Nie wiem, czy z tego powodu jakoś byśmy bardzo ucierpieli. Piłka nożna by się całkowicie zmieniła do wszystkiego. Oczywiście da się przyzwyczaić. Natomiast dzisiaj... To, że zbiorą się sędziowie, powstaje na ten temat kilka artykułów w poważnych brytyjskich tytułach i będą tam radzić i Howard Webb, który przecież też popełniał błędy, bo ja go pamiętam z wojska i Michael Oliver, który swojego czasu był najlepszym angielskim sędzią, czy Mark Lattenberg, oni też popełniali błędy. To jest taka trochę hipokryzja, że później ci byli sędziowie oceniają swoich kolegów po fachu, ale oni też nie są, nie byli, nie są lub nie byli nieomylni, dlatego że są tylko ludźmi, są jednostkami ludzkimi i tak to właśnie wygląda. Nie wiem jakie są wasze e, pomysły. Jestem bardzo, bardzo ciekaw tych pomysłów. Być może pojawi się jakaś złota idea, złoty strzał tutaj w komentarzach i będziemy to mogli przekazać do tego, jak to się nazywa, e, muszę fachowo sobie przypomnieć to, że, znaczy muszę sobie przypomnieć, żeby fachowo powiedzieć. Professional Game Match of the Officials e, LTD, czyli tak zwany PGMOL. E, wyobraźcie sobie, że ten PGMOL Wyznaczył do sędziowania na warze Johna Brooksa do sędziowania zarówno darbów Merseyside, jak i hitowego starcia pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City. Także życzę powodzenia kibicom tych klubów, bo facet nie wie, od kogo ma poprowadzić linię spalonego. Natomiast ciekawa rzecz jest jeszcze z tej kolejki dotycząca meczu Wolverhampton. Ja sobie tutaj to wynotowałem, bo Mario Lemina dostał czerwoną kartkę. I po meczu reporter zapytał Rubena Nevesha, bodajże tak, Rubena Nevesha, reporter BBC zapytał go, za co właściwie został wyrzucony z boiska po 27 minutach otrzymując drugą żółtą kartkę. Wiecie, sędzią tego, był Jared, tego spotkania był Jared, Jared Gillette, o, o, o ile dobrze pamiętam, on jest Australijczykiem akurat, a nie Brytyjczykiem. No i sędzia Jared Gillette e, wlepił drugą żółtą kartkę, Mario Leminie, a to dlatego, że mówi Ruben nawet tak. Naprawdę chcecie wiedzieć, co powiedział sędzia, co mi sędzia powiedział, kiedy go zapytałem, za co ta druga żółta kartka? Powiedział mi, że biegło w jego kierunku dwóch piłkarzy, a ponieważ Mario był tym trzecim, więc dał mu żółtą kartkę. Dajcie znać w komentarzach, co, co o tym sądzicie. No co, bo moja twarz już chyba wszystko wam w tej kwestii powiedziała. Ja uważam, że um, dotarliśmy do ściany, jeśli chodzi o sędziowanie i te błędy ludzkie będą się przytrafiać. Ludzie, nawet obdarzeni najlepszą możliwą technologią, będą cały czas ludźmi i będą prawdopodobnie mogli ją źle obsłużyć. E, prawdopodobieństwo tego, że kiedyś popełnią błąd jest większe niż to. Że go nie popełnią. Oczywiście są różne zawody, które nas e, otaczają. Ja jako dziennikarz popełniłem mnóstwo błędów albo w ocenie jakiejś sytuacji, e, albo w daniu złej okładki, na przykład, że Grosicki jest już w Benli, a okazało się, że go tam nie było. Na szczęście te decyzje nie były brzemienne w skutkach. To jest e, błąd dużo mniejszego kalibru. Gorzej, kiedy błąd popełni lekarz albo pilot samolotu, to są dopiero poważne błędy. Ale. Błędy, o których opowiadałem w dzisiejszym blogu, błędy sędziowskie, one sprawiają, że wypacza się sens tej, tej całej rywalizacji, więc ja jestem za dwoma światami, albo światem totalnie zautomatyzowanym, w którym to hmm, przejmują kontrolę nad wszystkim maszyny, i, ale one też się mylą, bo mieliśmy przykład w meczu Sheffield United-Aston Villa, kiedy pomyliło się Goal technologii, Technology, albo... Hmm, te, te stare zasady, kiedy ludzie popełniali błędy i akceptowaliśmy, że suma tych błędów może się równa zero, one stały się jakby elementem gry. Mam wrażenie, że wielu angielskich sędziów osadzonych jest jeszcze umiejętnościami w latach 90., na przełomie gdzieś wieków, na początku tego stulecia, a gra poszła bardzo mocno do przodu, i oni za nią ewidentnie. Nie nadążają. Dziękuję Wam za obecność na dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że nie przynudziłem. Staram się kondensować te vlogi. 14 minut i 25 sekund. To idealny moment, żeby skończyć. Życzę Wam bardzo miłego, owocnego tygodnia, spokoju w pracy i dużo zdrowia. Mówiąc coś na przykładzie siebie i mojej rodziny, że ono się w ostatnim czasie przydaje, a jak go brakuje, to jest, jest gorzej. Odmeldowuję się tradycyjnym Pożegnaniem, cześć i zapraszam do oglądania kolejnych produkcji na kanale Kików, a w tym tygodniu będą nawet niespodzianki.